Witajcie, kochani, w kolejnym programie kulinarnym U Bacy na Cacy. Jesteśmy w Częstochowie, w gospodzie Kwaśnica. Razem ze mną szef wszystkich szefów, Dariusz. Witaj się serdecznie, uszanowanie. Słyszałem, że dzisiaj razem coś mądrego stworzymy. Tak, będziemy gotować gulasz pod pierzynką z oscypków. O, proszę, proszę, a jak do tego się zabrać? No najpierw trzeba mięsko pop. A nawet by należało, więc może przystąpimy do mięsa. Może zabierzesz pół mięska, ja zabiorę pół. Zakroimy na kosteczkę, ładnie obsmażymy. To by to syczko pasowało, kochani. Zasmażymy to na sucho czy na smalcu? Na smalcu. Na smalcu, macie lepiej, nie? Pewnie. W starych przepisach gotowało się na sucho, się zapalało mięso, wiecie? Ale jednak smalec to smalec, tym bardziej w towarzystwie wołowinki porobi nam podniebieniu, jak należy. Papryczkę. Będzie. Jak zacinasz paprykę? Pierwsze to odkrywamy. No, mamy dwa sposoby, zobaczcie. Jedną ono robi, a jedną ja zrobię. Zobaczymy, jak to będzie. I tak, żeby nie było pesteczek. I jak chcesz, paseczki w kosteczkę? A niech będziemy paski. Ja zabiorę się za swoją paprykę, kochani, i zaczynamy w ten sposób. Tak jest, a w ten sposób. Tak mi nauczyli gdzieś, widz? Każda szkoła inna. No, tak słyszałem. To takie grube te pachy kroić. A tak, delikatnie, bo to wiadomo, że nam się obkurczy podczas smażenia, nie? To co, czekamy, aż nam się smalec się rozpuści, zakładamy wołowinę. Oczywiście wołowinę nie solimy, co by nam przeszła jak należy, bo rzeczą wiadomo, że jak zasolimy na początku, to co się robi? Twarda. No, twarda się robi. I to jest ten moment, kochani, kiedy należało zabrać by się za cebulę, więc jeżeli możesz, też na jedną się zabierzesz. Ha! O kuro lesio, i żenete cepio, a oscypki setoio. No gdzie? Do Kwaśnicy zapraszają. Tak będzie? Będzie, do Kwaśnicy zapraszają, kochani. Tak jest. Aha, kochani, jak sami zwróciliście uwagę pewnie, nasza wołowinka już się elegancko zasmażyła. Należałoby ją delikatnie przerzucić może do tego garnka. No i na pozostałym tłuszczu zasmażymy, kochani, cebulę. Właśnie cebulę. Zaraz po cebuli zabierzemy się, kochani, za nasz czosnek. To co, dwa ząbki starczą? Na kilo? Ze trzy damy, nie? Pewnie. Będą, a co? No może damy i cztery, myślisz? A będzie, no przecież ich czosnek to jest naturalny antybiotyk. A powiedz, jak tam twoje menu? Co wy tam macie we menu ciekawego? Kwaśnicę, jak nazwa wskazuje. No, elegancko. Wiadomo, mamy karkóweczkę macaną ziołami. No proszę, taka macana będzie dobra. Żeberka, golonki. Nasze tradycyjne danka polskie. A żeberka robicie na miodzie? Nie. Dusimy je z grzybami, ze śliwką wędzoną. To jest ten czas, kiedy należałoby nasz czosnek przerzucić, nie? Do naszej cebulki. Zgadza się? Pewnie. A czemu by nie? Tak jest. Kolega, widzę, syczko za mnie robi. Ja tu dzisiaj gościnnie, kochani, występuję. Tu kolega łyżką miesza, kolega łyżką się bawi, mięso obsmaża, ja tu po prostu tylko gościnnie dzisiaj, kochani, stoję. No, ja tak patrzę na tą cebulę, ona się tak ładnie poszkliła, to może bymy ją już z powrotem albo nawet na początek do tego garnka dali, zakryjemy tą naszą wołowinkę. No, ja myślę, że to jest ten czas, kiedy przerzucimy paprykę. Tak jest. Niech się nam obsmaży. Niech się nam obsmaży. Ja ostatnio bardzo to sobie sernik posypałem wędzonymi skwarkami z wędzonej słoniny, nie? I odjazd. No, muszę ci powiedzieć, że całkiem fajne. Ja nawet ostatnio wpadłem na fajny przepis, fajny pomysł. Siedząc gdzieś tam na oborze, postanowiłem, że zrobię coś innego. Coś, co może stać się hitem sezonu, a może i przyszłych lat. Wziąłem oscypka, małego oscypka, obtoczyłem w bułce. Nie, ale najpierw w mące, później w jajcu, na końcu w bułce i zasmażyłem go na głębokim tłuszczu. Muszę przyznać, że taki devolaj ciągniętym serem. Rewelacja. Bez mięsa, a jednak z mięsem. Od góra lesio, a jesene te cepio,
tu się papryką bawimy, tu śpiewamy, tu się wygłupiamy, tu żartujemy, patrzymy, papryka dosyć twardawa, w wodzie z pewnością do siebie dojdzie, więc rzucamy ją do środka. No to jest ten czas, kiedy moglibyśmy pomyśleć o tym, żeby dodać odrobinę kmiku. Nie wiem, czy wiecie, kochani, ale kminek ma to do siebie, że bardzo często dodaję go do większości potraw. Dlaczego? Kminek ma w sobie coś, o czym nasze babuśki i pradziadkowie z całą pewnością wam powiedzą. Ma właściwości odchudzające, kochani, więc zawsze warto na zwykłą kanapkę z masłem. Odrobina kminku, szynka. Smaku nie zmieni, ale zobaczcie, baca był taki, a już je taki. I tak to powinno, kochani, wyglądać. Kochani, kminek odłożony, należało zabrać by się za sól. Hapsa! Hej, to jest ten moment, kochani, kiedy należałoby zabrać się za mieszankę przypraw przygotowaną przez szefa wszystkich szefów. Dodajemy do naszego mięsa, który przygotowujemy na gulasz. Tak jest, kochani. Myślę, że to jest ten czas, kiedy można zalać wodą, dodać liść laurowy, ziele angielskie. No, a na sam koniec zakroimy ziemniaczki w kosteczkę. Dodamy do naszego gulaszu, kochani. Ja bym jeszcze dorzucił rozmarynu i tymianku. No i oczywiście ziele angielskie, liść laurowy, żeby smaki się komponowały, żeby kubki smakowe nam dziś na wieczór poszalały. Bo tak powinno być, powinniśmy być zadowoleni, szczęśliwi, a przede wszystkim no, po jedzeniu. Rzeczą wiadomą, że jeżeli taką potrawę przygotujemy, to nie jeden będzie zadowolony i pojedzony, tak? No i liść laurowy, no bo przecież ich należy, jak i ziele angielskie, to i liść laurowy. Gotowe. Można zakryć, niech to dojrzewa, niech to dochodzi, niech to mięknie, niech to się tym smakiem syczko przeżre, kochani. Pomidora myślisz, że dodamy zakrojonego, czy w całości wrzucimy? Zakrojonego. Na ćwiartki. Też tak myślę, że nawet by należało, nie? Hopsa! Ha, to jest ten moment, kiedy nasze pomidorki idealnie się wygrillowały. Więc pozwolimy sobie wrzucić do naszego naczynia i zamkniemy to wszystko pod przykryciem, żeby to dochodziło. Ale zanim zamkniemy to pod przykrycie, dodamy naszej pastę pomidorową. To jest ten moment, kiedy pomidory są w środku, zamykamy i zostawiamy, żeby to syczko do siebie doszło w sposób należyty. Aha, kochani, jak sami zwróciliście uwagę, albo nie zwróciliście uwagi, nasz gulasz powoli do siebie dochodzi, a nawet bym powiedział, że już doszedł. Ja w tym czasie pozwolę sobie zakroić nasze wcześniej przygotowane grule. Tak jest, zakroimy je w kostkę, taką nie za dużą, nie za małą, taką, co by pasowało. Mamy gotowe. Możemy zabierać się za gulasz. Ale pachnie, kochani. To jest ten moment, kiedy ten gulasz śmiało może wędrować na nasz talerzek. I to jest ten czas, kiedy pozwolimy sobie wszystko ubrać, kochani, w pierzynkę osypka, czyli zabierzemy się za naszą tarkę. A teraz, kochani, szczypta magii i miłości, czyli żurawina do dekoracji. No a także do podkreślenia smaku. Jak wiadomo, oscypek bardzo lubi żurawinę, a żurawina lubi oscypka. Przybierzemy to rozmarynem i powiedziałbym, kochani, to jest ten czas, kiedy można zabrać się za widelec, łyżkę, no i syczko skonsumować w sposób należyty. Syczko w tym programie. Przypomnę tylko, że byliśmy w gospodzie Kwaśnica w Częstochowie. Ja zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek kulinarny u Bacy na Cacy, który standardowo jest każdą sobotę o 19:50. Ja pięknie dziękuję tobie, Dariusz, za wspólne gotowanie. Dzięki, a Basa. Współpraca z tobą to sama przyjemność, nie ukrywam. Dzięki. Zapraszamy, kochani, do konsumpcji. Chodźcie wszyscy!